inicjalizację kombinezonu systemu. Systemy podtrzymania życia włączone. System tarczy kinetycznej działa. Skaner uszkodzony. Wymagana naprawa. Napęd plecaka odrzutowego działa. Multinarzędzie z modułem lasera wydobywczego działa. Sekwencja inicjalizacji użytkownika zakończona. Hej, hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko, zapraszam was na pierwszy odcineczek No My Skies. Ja, zobaczymy jak to będzie mi tu szło. Niestety nie działa mi, nie działa mi skaner. Potrzebuję pyłny neprytowy. Dobra, trzeba by go znaleźć, tylko kurde, jak go znaleźć, jak... Coś tu jest, a muszę znaleźć swój statek, a żeby znaleźć swój statek, czysty nefryt. No nic nie mam, kurde. Muszę dotrzeć do własnego statku, a nie mam jak go naprawić. Węgiel. Węgiel też się przyda. No właśnie, ja nie mam czym naprawić sobie skanera. Potrzebuję... Kurde no. Matka boska. Bo... Skaner, ten pył mi jest potrzebny 75, dobra. Muszę znaleźć, no. To nic nie daje. Pył. Dobra, ile mamy? 7. Potrzebujemy go dużo więcej. No właśnie. Umrę, kurde, nie znajdę. Nie znajdę statku za nim. Tam, tu jest też pył, dobra. Szybciej, szybciej, szybciej. Dobra, mam pył. Szybko naprawiajmy to. Dobra, jest skaner naprawiono. C? Teraz gdzie jest nasz statek? Nie widzę statku. No nie widzę. Umrę. Tu jest ładowanie skanera jeszcze cały czas. Umrę. Nie zdążę do tego statku dotrzeć. Czekajcie, kombinezon. O, panie, sód potrzebny, nie mam sodu. To jest węgiel. No, i ładnie. To nie znajdę statku. Tak to się właśnie zacznie chyba wszystko.
Szybciej. Szybko. Dobra. Puh. Szybciej. Jeszcze to muszę sobie doładować, bo inaczej to padnę. Doładujmy się jeszcze. Dobra. Dobra. Jesteśmy uratowani w takim układzie. Teraz muszę znaleźć ten statek. Statek tam jest. Dobra. Dobra, dotrzeć do statku najważniejsze. No, to będzie mi spadać na okrągło. Ile do tego statku jeszcze? Tam jest jeszcze słód, można by podnieść. To jest węgiel, ale to nic mu nie zrobię. Dobra, i jeszcze tak, tu mamy słód, trzeba podnieść. Bo do statku jeszcze kawałek jest. Tutaj jest jakieś znalezisko, to może da się podnieść. Bierzemy to, bo to się później sprzeda. Żel i tu co jest? Dobra, węgiel. Gdzie ten statek? Tu jest jeszcze słód, to trzeba podnieść. Ale nie dużo brakowało, byśmy dostali bęcki. Tlen. Tlen to jest bardzo ważna rzecz. No już statek mam w zasięgu ręki. Tego trochę trzeba nazbierać ze względu na to, że to będzie mi potrzebne. A już skoro biegnę, a starczy mi tutaj tego ustrojstwa na podtrzymywanie życia, no to... Dobra, biegniemy dalej. Skaner się naładował. Naładował się. Dobra, jest nasz statek. Troszkę uszkodzony. Ale to nic. Co jest? Układ jakiś potrzebujemy. Nie zrobię tego układu. Metal jest potrzebny. Dobra. Tu możemy coś podnieść. Tutaj jest potrzebne coś tam. I w kontenerze jest. Zabierajmy to. To się sprzeda. No dobra, wsiadamy do naszego statku. Połączenie z lasem nieregularne, silnik startowy online. Dobra, wszystko offline. Czytajmy dziennik. Dobra, napraw systemy statku. Aha. Muszę zrobić łatę hermetyczną i blachę metalową. Dobra. Czekajcie. Kurde, po co ja z tego wyszłem? Jakieś ogniwo. Dobra. Idziemy naprawić nasz statek. Tu będziemy bezpieczni. Tak, musimy startowy naprawić. Potrzebujemy czysty feryt. I to, dobra.
I tu potrzebujemy blachę i łatę. Czekajcie, teraz musimy tak sobie stworzyć blachę na pewno. Tak, i musimy sobie stworzyć. Tak, ta galareta chyba też będzie potrzebna. I co jeszcze miałem stworzyć? Kurde, nie pamiętam. Dobra. Tutaj muszę mieć. Tak, to już mogę dać. Potrzebuję jeszcze czysty feryt. I tu w pulsacyjnym blacha jest. I potrzebujemy łatę hermetyczną. A żeby zrobić łatę hermetyczną, tylko że ja jej nie zrobię. Oho. Dobra, musimy wysiąść. Ładunek broni wyczerpany, ładnie. Tak, ogólnie to tak. Wejdźmy sobie może X. Aha. Nie X, tylko Z to było. Musimy sobie zbudować to. Bo znowu brakuje mi blachy i tego. Kurde, nic nie mogę zrobić, no. Potrzebujemy czysty feryt. A go nigdzie nie widzę. Multinarzędzie. Żeby to naładować, dobra, węglem możemy naładować. Węgiel. Czy już działa mi skaner? Nie mamy wizjera. Także nie mogę skanować. Dobra, tu mam pył. Tutaj co to jest? Węgiel. My potrzebujemy czysty feryt zrobić. Żeby stąd odlecieć. Dobra, zobaczmy. Tak, już wiem, poproszę o pomoc. O, będziemy ją mieli. Dobra, czyli łatę hermetyczną znajdziemy. Ale ja bym chciał zobaczyć, jak to wyglądało. Czy ja mogę się tutaj doładować troszkę. Tutaj nie jest źle. Tu mamy to w razie czego. Możemy sobie tlenu dołożyć, ale mogę sobie tak dołożyć. O. Dobra, to idziemy. Ogniwo. Dobra. Gdzie teraz to jest? No gdzie ja mam iść? Skonstruuj wzmacniacz sygnału, dobra. Z. Potrzebujemy nanorurki i blacha, dobra. Nanorurki. I już nie mogę, mam za mało węgla i tutaj potrzebujemy pył. Dobra, idziemy. Dobra, jeszcze raz. Żeby go nie przegrać zbytnio. Węgla jeszcze.
Dobra, róbmy to. Te na nanorurki, czekajcie. I blachę miałem zrobić. Dobra. I wróćmy pod statek, w razie czego jakby mi tutaj zabrakło, to można zawsze sobie uzupełnić radiacyjną. Dobra, czekajcie, Z. Mogę już postawić, mamy wszystko. Dobra. Wszystko działa, dobra, wybierzmy nawigację. Wprowadź dane, tak, mamy jedną na daną nawigacyjną. Skanuj częstotliwość SOS. Jest tam po lewej stronie. Taki czerwony znacznik. Jatki, to jest kawał drogi. A jest ciemno. Dobra, wiecie co? Wsiądźmy do statku. Podładujmy się trochę tutaj tę radiację sobie, żeby ona się uzupełniła do pełna. Dobra, to biegniemy teraz, tylko gdzie to jest? Tam jest. Biegniemy, musimy tam dobiec. Jest kawał drogi. 800 tych dziwnych, nie wiem, metrów, czy co to jest tam na tej galaktyce. Ej, kurde, on się szybko męczy. Ile jeszcze? Jeszcze 600 metrów. Na razie nic nie zbieram, bo mam daleko, a... Właśnie, tego się bałem, jak będzie burza, to może być Lipton, bo będzie nam niszczyło wszystko. No, chciałbym ten statek uruchomić w tym odcinku. Korzystać z plecaka można, ale to zużywa nam też tlen, to trzeba o tym pamiętać. No już się zbliża burza, a jest jeszcze daleko do przejścia. Biegnij. Już nie ma siły. Dobra, już widzę tą bazę tam. Czy my mamy SUD? Mamy SOD, dobra. Trzeba się tutaj doładować. No jakieś ciekawe miejsce jest. Powiem, że za każdym razem jak się tu zaczyna, to inaczej tu w innych miejscach. Dobra, mamy tu jakieś opuszczone coś. To sobie to później zwiedzimy. Najpierw to chcę tutaj zdobyć, co tu mam zdobyć. Ach, dobra, tu nam się ładnie naładuje. Dobra, mamy łatę. Czy coś tu jest jeszcze? Tu nic takiego nie ma. Ale burza się kończy, to dobrze. Zobaczmy, co tu jest. Uszkodzona maszyna, ale nas nie stać na to, żeby to teraz uszykować. Wejdźmy, zobaczmy, czy coś tutaj jest. Jest roślinka, bo tutaj można dostać nieraz takie nanity, a za to się kupuje różne rzeczy. Dobra, musimy wrócić do statku.
No właśnie, nie mam wizjera. Zainstaluj wizjer. Multinarzędzie poproszę. Zainstaluj technologię. Potrzebuję mi wizjer na nanorurki. Mamy? Nie mamy. Stwórzmy nanorurki. Czekajcie. Jeszcze raz tak. Dobrze. Kombinezon. Stwórzmy nanorurkę. Multinarzędzie. I teraz... Dobra. Mamy teraz ulepszone. Tak, już możemy skanować, co jest bardzo dobre. Bo nam będzie mówiło dokładnie, jaki tam materiał zawiera i tak dalej. O, już teraz wiem, co tu jest. Dobra, biegniemy do tego statku naszego. Mamy kawał drogi do przebiegnięcia. Tu nic stąd nie wezmę. Gdzie jest ten statek? Gdzie jest statek? Czyżby ja biegł w przednim kierunku? Tam jest statek. Oznaczę sobie go, żeby on mi świecił. 800 meterków. Po drodze mamy chyba sód do zebrania, co bardzo mnie cieszy. Co tu jest? Tu jest sól. No taka gierka, powiem wam, że daje dużo rzeczy. Daje troszkę tutaj do... Trzeba troszeczkę się tymi... pozajmować, ale spoko. Tutaj mamy sód, jeszcze go podniosę. I zasuwamy do statku. Chciałbym w tym odcinku ten statek uruchomić. Oczywiście ta gra jest multiplayer. Staliśmy dobrego kopa, jeśli chodzi o plecak, chociaż na chwilę. No i po napięciu. No ale lepsze to niż nic. Do statku zdążymy dobiegnąć spokojnie. Tlenu mamy wystarczająco i tak trzeba będzie sobie doładować tego tlenu. Dobra, mamy na stateczek. Dobra, tak, co tu mamy naprawić? Łata hermetyczna. Dobra. I musimy naprawić jeszcze to. Potrzebuję czysty feryt. Kurde, no skąd ten feryt wziąć? Ja cię kręcę, czysty. Galaretkę dałem. Nie wystartujemy, bo nie mamy czystego ferytu. Bardzo nie podoba mi się to. Naładujmy sobie... tlenu. Czy coś wzmacniasz mi pokażę? No niestety nie mam żadnych danych, więc wychodzimy z tego.
Musimy znaleźć czysty peryt. Można sobie lampkę zapalić albo zgasić. Kula szpiegula działa, nie działa. Złoże miedzi. Dobra. Musimy poskanować troszeczkę. Kurde, to jest strasznie napromienowanie na tym. Pył perytowy. Pył i uran. To daje pewnie tylko węgiel. Tak. Pył. My potrzebujemy czysty peryt. Wiem. Czekajcie, zeskanujmy sobie jeszcze coś. Wróćmy do statku. Dobra. Z. Mobilny. I żeby go zrobić, potrzebujemy blachę znowu. Możemy sobie blachę zrobić. Dobra, wstawiamy sobie to. I tak, paliwo. Węgla trochę mamy, dobra. Teraz włóżmy ten pył. Dostaniemy czysty peryt, start. Dobra, mamy 14. A ile tego było potrzeba? Dobra, ile potrzebowaliśmy, żeby go naprawić? 50, dobra, wszystko wiem. Wychodzimy ze statku. Czyli jednak wkładamy ten pył cały. Niech to nam się jeszcze przerobi. Nie przyspieszymy niestety. Dobra. Tak. To ile mamy teraz tego? Gdzie jest czysty? 48, dwóch mi zabrakło. Dobra. Gdzie ja mam statek? Czekajcie, bo DPI mam przestawione. Włóżmy ten pył. Start. Dobra. Do kombinezonu, do statku. Już go mogę naprawić? Mogę. Także stateczek mamy naprawiony. Jeśli chodzi o paliwo, to potrzebujemy pyryt albo tryt. A do startowych potrzebujemy uran, który mamy, albo paliwo. Czekajcie, zobaczmy, czy ja mogę zrobić w ogóle paliwo. Paliwo startowe. Potrzebny jest Dawid i bracha. Aha, dobra. To jeszcze będę zbierał. Ale to już będziemy zbierać w kolejnym odcinku. W tym odcinku to wszystko. Ja was zapraszam na kolejne. Do zobaczenia. Cześć!